Cześć, witam wszystkich. Nie mam kompletnego pojęcia, czy będzie mnie teraz dobrze słychać, ponieważ jest dużo wiatru. Będę starał się mówić dosyć głośno. Jak możecie zauważyć, jestem pod morzem na wakacjach. Co tu robię? No odpoczywam, ponieważ każdy potrzebuje odpoczynku. I rozmyślałem trochę nad pewną kwestią. Otóż chodzi o to, że zdałem sobie sprawę, oglądając moich kilka ostatnich odcinków, że nie jest w nich zawarte wystarczająco dużo wartościowej treści. Na co się zdecydowałem? Otóż dotychczas moim celem było wypuszczanie na YouTube'a jak najwięcej odcinków możliwe, aby po prostu wam pomóc, tak? Tylko zdałem sobie sprawę z tego, że im więcej chcę puszczać odcinków, jakby w jak najkrótszym okresie czasu, no to jakby jakość tych odcinków automatycznie się obniża. Może wiesz lub nie, ale także trenuję dwa razy dziennie, siłowo i piłkarsko, technika, szybkość i inne sprawy. Czasami jest to 4, czasami jest to 5 lub nawet 6 godzin dziennie. I co w związku z tym? Zdecydowałem, że na kanał będzie wychodzić tylko jeden odcinek na tydzień. Daje mi to po prostu więcej czasu, aby przygotować odcinek, aby go nagrać dobrze, jak to należy zrobić, a także aby urozmaicać bardziej treść kanału, ponieważ zdałem sobie sprawę z tego też, że nagrywam dużo gadania nagrywam tak przed kamerą, co może nie jest jakoś fascynujące, więc zdecydowałem, że będę starać się nagrywać właśnie odcinki takiego typu, bardziej vlogi, gdzie będę pokazywał wam także mój dzień, ponieważ o to prosiliście. No i myślę, że w takim właśnie kierunku będzie ruszał ten kanał. Zobaczymy, jak to będzie działać, czy jakość odcinków będzie lepsza. Także musisz wiedzieć, że w tym okresie mam dosyć sporo naprawdę do załatwienia, ponieważ planuję zmianę klubu i wraz z agentem mamy sporo na głowie. Między innymi szukanie nowych klubów i testy, do których także należy się poprawnie przygotować, więc mam trochę na głowie. Ale jak może zauważyć, teraz jestem na wakacjach. Aktualnie jest sobota, 4 sierpnia, tak? Jestem na południu Francji, 40 km od Hiszpanii, na Lazurowym Wybrzeżu. Ładne góry są tam, naprawdę podobają mi się. Może się jakoś na nie udamy, zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo i z możliwościami, ale dobra. Na tych wakacjach oczywiście nie będę odpoczywał, tylko będę kontynuować treningi, które będę starał się nagrywać jednocześnie, więc na pewno będziecie mieli z tego jakąś relację na kanale. Tymczasem na kanale pojawi się już niedługo zapowiedź o serii technicznej i także krótkie ćwiczenie, które wykonaliśmy wraz z moim kolegą na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji ogólnej na boisku. Dobra, ja już jestem po powrocie z plaży, gdzie zrobiłem taki naprawdę krótki trening. Kilka pompek, burpeesów, czyli krokodylków, przysiadów na jednej nodze, na dwóch nogach z wyskokiem, bez wyskoku, trochę pływania, no i przebieżka 1-2 km w dwa razy, tak, aby mięśnie się po prostu nie zastały. Mam teraz do was takie pytanie, ponieważ jak wcześniej mówiłem, będę publikować jeden film na tydzień. Chodzi mi o taki film bardziej już konkretniejszy, na przykład z wiedzą merytoryczną lub treningami. Jeżeli chodzi o takie właśnie typowe vlogi, krótkie filmy, które nie wymagają dużo montażu, no to będę je publikować od razu lub bez względu na ten timing po prostu tygodniowy. Tylko teraz mam do was takie krótkie pytanie. Myślę, że najlepszym dniem będzie niedziela na publikowanie takich filmów, ale jeżeli na przykład odpowiada wam inny dzień, na przykład środa lub jakiś dzień na tygodniu lub nawet sobota, to napiszcie mi w komentarzu, który dzień najbardziej wam odpowiada, by publikować po prostu te filmy tak, abyście mogli spokojnie je oglądać. Więc ja was tutaj zostawiam, życzę wam samych sukcesów, determinacja, motywacja, ciężka praca i widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!